Witam serdecznie, drogie wagi, na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energii przygotowały dla Was na ten tydzień. Pan ma super. Jest już mi oczyska bola. Troszkę późno się wzięłam za karty, drogie wagi. Wyjście z depresyjności, podpisywanie czegoś. Patrzę, że znaki, patrzę, że trygon powietrza, coś będzie podpisywał, na coś czeka. Na coś czeka. Nie wiem, czy chce coś spieniężyć, czy chce coś dostać, czy chce, ale na coś czeka. Tak, sprawy, powiem tak, drogie wagi, sprawy prawne, na które czekacie, ułożą się w tym tygodniu. Z tego względu tutaj będzie, ale to jest takie stworzenie, tutaj jest podpisywanie czegoś, czegoś, co nie jest tak naprawdę, myślę, że wejdziecie w swoją bardzo mądrą energię i tak naprawdę cały tydzień należy do Was, ale jednocześnie decyzje, które będą potrzebne, do uzyskania i jednocześnie, żeby by taką fortuny było, żeby coś podpisać, żeby był, nie wiem, czy jakiś rozejm, ale wychodzicie, żeby się spełniło Wasze marzenie tak naprawdę. To będzie zależało bardzo mocno od Was, bardzo mocno, jeżeli chodzi w szczególności o jakieś sprawy prawne, urzędowe, to wszystko zależy, kochani, od Was z tego względu, że musicie wejść w energię mądrości, czyli w swoją taką mocną, zimną, chłodną ocenę, czyli takie ważenie, ważymy słowa w tym tygodniu, ważymy, stawiamy na szali tak naprawdę wiele rzeczy, bo tutaj są pieniążki, tu jest Wasze zabezpieczenie, tutaj są umowy, tu jest podpisywanie czegoś, to jest spełnienie marzeń, jednocześnie chęć tworzenia, tak żeby coś stworzyć, ale jest to koło fortuny na końcu, czyli tak naprawdę, ale jest to iluzoryczność, czyli, ale wyjście, ja bym powiedziała, że bardziej wyjście z tej iluzoryczności, która Wam się przydarza. Super, bardzo mi się podobają Wasze karty, to jest tak, coś dałam, jestem z osoby, powiem tak, nie dajcie się urobić od drogie wagi w tym tygodniu, z tego względu, że tutaj jest takie urobienie, chęć urobienia przez kogoś, nie wolno, czyli trzymamy buzię na kłódkę, jesteśmy bardzo stanowczy, jesteśmy zimni, jesteśmy stanowczy, podchodzimy bardzo rozsądkowo, wiemy, co to jest samotność i co to jest, jak to się mówi, cierpienie i musimy do tego podejść bardzo zdroworozsądkowo, z tego względu, że tutaj jest ktoś z tego, no, ognia, to chce Was bardzo mocno urobić. Wydaje mi się, że trzeba od takiej osoby jak najdalej w tym tygodniu. Natomiast jest tak, jest jakieś podpisanie, jest spełnienie marzeń, jest tutaj wyjście z depresyjności, czy los Wam sprzyja, tak bym powiedziała, jest nawet chęć tworzenia czegoś, pójścia do przodu, stworzenia czegoś nowego, ale jednocześnie są tutaj sprawy urzędowe, urzędowo-bytowo-sądowe, tak bym powiedziała tutaj uwag, ale jednocześnie jest złapanie tego kielicha i wydaje mi się, że uda Wam się, moi drodzy, z tego względu, że to jest tak naprawdę dla Was bardzo dobry czas na ten tydzień. Ten tydzień przedstawia się całkiem nieźle, aczkolwiek jedyne co, to uwaga, słuchajcie, na skaleczenie i na skręcenie, o tak bym powiedziała. Jest coś, co chodzi po kręgosłupie, może to być ból, moi drodzy, może to być ból głowy, niesamowity ból głowy. Tutaj, ale też jakieś skaleczenia, w szczególności może być kolano, może być tutaj kostka, skręcenie, ale też jednocześnie jakiś ból kręgosłupa chroniczny, coś chronicznego, coś, co się powtarza, coś tutaj się, uwaga, czyli żeby się nie przedźwigać, bo tutaj coś, ale ręka, nie podobają mi się tutaj, jeżeli chodzi o palce, o dłoni, nie podoba mi się to, także uważamy, drogie wagi, ale poza tym jest tak, chęć tworzenia, tu macie dobrą perspektywę, tylko nie dać się komuś urobić, moi drodzy, jest chęć tworzenia, czyli zasiałyście coś, coś stworzyłyście, coś zrobiłyście i czekacie na werdykt. Tutaj ktoś jest z pasją, ktoś podchodzi do Was z pasją, niesamowicie mocno, ale Wy działacie tutaj jak te królowe mieczy, czyli podchodzicie bardzo rozsądnie, bardzo rzetelnie, przedtem to jest tak jakby oszukanie się na kimś, komu się oddało tak naprawdę dobre emocje, bo byłyście cesarzowymi, tak, a teraz przychodzi Wam się bronić jako
królowe mieczy, tak, czyli czy królowie mieczy tak naprawdę, ale to, ale myślę, że spełnienie zależy od Was, moi drodzy, w tym tygodniu, czyli sprawy, na których Wam zależy, tylko i wyłącznie są w Waszych rękach. Jeżeli chcecie coś podpisać, no to będzie spełnienie marzeń, ale zdroworozsądkowe. Coś, przyjdzie coś, nie wiem, czy będzie podpis, czy będzie decyzja, czy będzie słowo, czy będzie chodziło o pieniążki, czy będzie o perspektywę pracy. Przyjdzie coś, co tak naprawdę Was bardzo mocno zadowoli i da Wam ten pierwsze takie spełnienie. Czy to będzie maleńkie spełnienie, czy to będzie wielkie spełnienie, to już od Państwa zależy. Ale to do Państwa w tym tygodniu przychodzi. Także tak, to widzę, kochane wagi. Pozdrawiam serdecznie i do kolejnego czytania. Buziaczki, hej.